41. Projekt Komisji Infrastruktury preferuje Krzysiu Sekundka. Wnioskuje się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o usunięcie znaku zakazu parkowania B-36 na ulicy Gościówki, znajdującego się po stronie północnej, zaspróbowaniem z ulicą Senatorską w kierunku zachodnim, oraz umieszczenie znaków F4 na moście, które znajdują się w tym rejonie. Uzasadnienie wszyscy Państwo mają przed sobą. To jest ten projekt uchwały z poprzedniej sesji przepracowany przez Komisję Infrastruktury. I generalnie zmiana w stosunku do tego projektu, który został złożony na ostatniej sesji, jest taka, że Komisja również wnioskuje o umieszczenie znaków F4. To są znaki informujące o rzece. To ma służyć przypomnieniu, że to jest most, żeby ludzie nieświadomie nie parkowali w tamtym miejscu, nie narażali się na sankcje karne. Inicjatorem tego był Marek Kikora. Tego znaku F4, tak. No, znaku, który informował o moście. Więc to jest jedna do tego projektu uchwały. No, dyskutowaliśmy na poprzedniej sesji o nim, ale no, miejsca parkingowe są potrzebne, a tam nie ma żadnych przesłanek, żeby nie parkować, bo szerokość chodnika, kwestie bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że kompletnie w porównaniu z miejscami, w którymi zaparkowanie jest dopuszczone, a absolutnie to miejsce jest nawet chyba bardziej w 150 miesięcy. Szanowni Państwo, wpłynęła poprawka autorstwa pana Pawła Kajfasza do tego projektu uchwały i Państwu przeczytam. Zmienia się brzmienie paragrafu 2 na następującą. Wnioskuje się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o umieszczenie znaku F4 na moście nad Rudawą przy Alei Marszałka Ferdynanda Focha. I paragraf, tak naprawdę powinien być paragraf 3, otrzymuje brzmienie dawnego paragrafu 2, czyli uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Krótko mówiąc, pan Paweł proponuje poprawką wprowadzić jeszcze na mostku na Fosza oznakowanie znakiem F4. Tak samo jest na Piastowskiej. Wiem, ale jak zacząłem liczyć, bo ja już wyjaśnię, o co chodzi. Bo właśnie każdy z nas jeździ po prostu i widzi, że nad jakim potokiem jest nazwa rzeki. Nawet na mostach takich, gdzie nie wiem, że po prostu jesteśmy na jakimś moście. I jednak jest to u nas na dzielnicy, bo praktycznie w żadnym miejscu nie jest rzeka Rudawa oznaczona. Co moim zdaniem to rzeczywiście nam trochę dziwnie wygląda. A właśnie nosiłem się ostatnio zamiarem, żeby sobie wierzyć taki projekt uchwały, skoro już jestem projekt uchwały, to chciałem go skorzystać i dać akurat dlatego przy Fosza, bo jednak jest to jedna z głównych ulic, która jest między innymi dojazdową do chociażby Balic, więc jednak z efektów turystycznych mi się wydaje zasadne w tym miejscu też postawić ten znak, tym bardziej, że robienie tego znaku, i tak będą robione dwa znaki, więc jak dzisiaj cztery będą robione, no to mi się wydaje, że będzie dobrze. A jak zacząłem liczyć wszystkie mostki na Rudawą, no to mi skończyłem na 7 i stwierdziłem, że to jednak mamy przesada. No, aczkolwiek ruch jest jeszcze tylko tu i Jezionowa, potem jeszcze tam dalej. Piastowska. Szanowni Państwo, no Piotr Krędeński, proszę. Znaczy, tak, jeszcze to jest taka, że jak prowadzimy poprawkę, to musimy zmienić samo coś uchwały w tym momencie. Tytuł na mostach, tak, ewentualnie. Natomiast moje pytanie jest takie, może jeżeli zaczynamy porządkować te znaki F4, no to może by ogólnie po prostu pożyczyć na wszystkich przekazach. Ale boję się, że z kąpielą i później niedobrze mówiliście. Moim zdaniem to jest tak, ktoś nam powie, dlaczego daliśmy, no tutaj akurat na... Bo jest główno, już nie ma problemu, no bo jest rzeczywiście... To jest nie wiadomo, w zasadzie to jest most, taka jest prawda. Natomiast jest pytanie, jeżeli tu można Forze, żeby dać, to ja się zastanawiam, czy też od razu nie dać na Piastowskiej. Też tak myślałem, bo ja chciałem przesadzić. Ewentualnie na tym moście, który jest... Przy Piastowskiej to niedawno przed mostem był. Tak, i dać ewentualnie na wodzie, która jest na przeprawie na Wodzimstowskiej. Na Jesionowej. Szanowni Państwo, no, to jest sugestia Piotra. Pytania, jak Państwo uważacie, to... Ja poprawkę na przedstawieniu pytanie, czy jak może... Słuchajcie, tym intencją było, że chodzi o parkowanie. Natomiast nie wiem, czy zastanówcie się, mogę zabrać głos, zastanówcie się Państwo nad czymś innym. Czy ja tu jakby prosił pana Pawła Zawsza, żeby wycofać poprawkę, a zrobić osobną uchwałę porządkującą znaki techniczne. Przewodniczący, że jeżeli będzie robiona teraz te znaki, to mi się wydaje, że będą kosztowniejsze robienia drukowania większej ilości znaków niż dwóch. Nie ma znaczenia, dlatego że nie ma znaczenia, bo ja mogę wycofać i zastanowić się. No. Jakbyśmy podjęli na następnej sesji uchwały do Komisji Infrastruktury, wtedy żeby przygotować faktycznie, żeby wszystkie tabliczki na mostach. Mamy ich raz, dwa, trzy, cztery de facto. Cztery. Bo te załóżmy rowerowe, no to nie musimy, prawda? Mamy w tym momencie cztery mostki, którymi idzie duży ruch i moglibyśmy to jest czwarty, mamy Piastowska, Kosza, Piastowska, Jesionowa i Kościuszki. Ale to Kościuszki już nie jest uchwała. To jest osobna uchwała, ponieważ porządkujemy cztery okazy parkowanie, to jest główna intencja tej uchwały. Co pan... Czy co, wycofuje pan poprawkę? Osobną poprawkę wycofujemy. Czy ktoś z państwa jeszcze do projektu uchwały ma? Proszę pan Paweł. Znaczy, chciałbym też zaznaczyć, że na komisji głosowaliśmy na temat tej uchwały, no i wszyscy poparliśmy tą uchwałę, więc myślę, że teraz nie ma sensu to ale jak rozumiem, uczestniczyłem w tej komisji. Oczywiście, racja, to była poprawka, ale jest cofnięta. Myślę, że moglibyśmy przejść do głosowania. No nie, ale ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos, to proszę bardzo. Chyba, że jest wniosek formalny, nie ma formalnego. No proszę bardzo. Była też taka sugestia na komisji, żeby ewentualnie się spisem do ZIKIT, jak można rozwiązać sprawę parkowania właśnie w tym rejonie, ponieważ jeżeli się usunie ten znak B-36, według mnie oczywiście, bo ludzie tak będą pakować, a Straż Miejska będzie miała, że nie może by ich karać. Ale 90% kierowców znak informujący, że taka udawa nie daje... Po prostu jak nie ma zapowiedzi, że masz nie pakować, to... A jak są przepisy, no to mamy... Dobrze, że masz... Po pierwsze, szkodliwość parkowania w tym miejscu jest znikoma, jeżeli Straż Miejska będzie miała inne priorytety, a jeżeli okazało się, że Straż Miejska będzie strzygała, no to bez przesady są przepisy kodeksu drogowego, są tabliczki, że to jest most, sytuacja jest jasna, no to na tej zasadzie znakami o wszystkich innych przepisach informują, no to sensu nie ma. Ja cię po odwołaniu wiesz, jeśli się zaraz na bo tu dublować przepisy ogólne znakami, no będziemy tak w każdym razie. Szanowni Państwo, proszę, ktoś się chce dawać, Łukasz. Odpowiadając prosimy na argumentację, stosujemy często, jaki jest problem, mimo że przepisy w spodziewanych przepisu ogólnego nie jest respektowane, więc nie popadają. Tutaj szkodliwość jest nikowa, nie respektowanie. Dobrze, Filip teraz. Proszę Filip zabierać. Chciałem odpowiedzieć w ten sposób. Nie dublujmy znaków, nie stawiamy coraz większej ilości znaków. Znaki kosztują, bo są niszczone i trzeba nowe wstawiać. Trzeba je utrzymywać. Likwidujmy znaki, nie stawiajmy nowych znaków. Dziękuję. Ktoś z Państwa jeszcze... Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk nr 442.